Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię partię, która była rozegrana online w turnieju Champions Chess Tour Chess Able Masters 2023. Caruana kontra Hikaru Nakamura. Partia o tyle ciekawa, serio mówię, z edukacyjnego punktu widzenia, dlatego że bardzo pozytywnie, fajnie gra Fabiano Caruana i tutaj pokazał wielką klasę. Oczywiście kilka błędów było, ale to są silnikowe błędy, absolutnie nie będziemy brać ich za bardzo pod uwagę, dlatego że grają ludzie i postaram się wytłumaczyć co i jak. Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe, a atrakcyjność polegała na tym, że Hikaru w ogóle zrobił takiego blendera, co się mogłoby wydawać na tym poziomie aż nierealne, ale tutaj głównie chodzi o edukację. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że będziemy się raz, że dobrze bawić, ale przede wszystkim uczyć, więc rozpoczynam analizę. Tutaj E4, C5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, wariant Rosolimo, gra sobie Caruana, posunięcie E5 i to jest ruch na pozór ciekawy. Od razu zaspokoję ciekawość pewnych osób, znaczy zaspokoję ciekawość widzów, co będzie po biciu na C6. Mianowicie tutaj odbicie i tego pionka nie można wziąć, dlatego że hetman D4 i czarne tutaj są bardzo dobre, więc nie można w ten sposób grać. Znaczy zbić zapewne można, ale się pewnie jeszcze nie opłaca tak szybko. Roszada ze strony białych, posunięcie goniec D6 i ten ruch ze strony Hikaru, bardzo oryginalny, dziwny z jednej strony, daje możliwość białym zagrania bardzo ciekawego ruchu. Jestem ciekawy, czy zgadniecie w kilka sekund, jakie to posunięcie. Pewnie większość z nas by na przykład zagrało skoczek C3, żeby tam zagrać do centrum, ewentualnie C3 i D4, żeby rozbijać to centrum. Otóż Caruana zagrywa D4. Zwróćmy uwagę, dlaczego ten ruch jest bardzo dobry, uważam, bo raz, że atakujemy tu jednym pionkiem, drugim i skoczkiem. Ale problem polega na tym, że tutaj hetman patrzy na gońca i jeżeli byśmy zbili pionkiem jednym czy drugim, nie miałoby to znaczenia dla białych, dlatego że jest C3. I tutaj fajnie sobie odbijamy i rozwalamy centrum, właśnie z uwagi na to, że goniec jest wiszący. Więc w ten sposób grać nie można. W partii nastąpiło bicie skoczkiem i Caruana w tym momencie zagrywa goniec C4. Ciekawy ruch, znaczy ciekawy, no nie wybija na D4, ale oddał pionka za właśnie rozwój. Goniec C7, skoczek G5. Zobaczcie, trochę jak atak smażonej wątróbki, atakujemy na F7, na co Hikaru odpowiada skoczek H6. Błędne posunięcie, ale błędne. No dlaczego błędne? Wydaje się dobre, bo wyprowadza figurę. No skoczek na bandzie stać dobrze nie będzie. Przede wszystkim tutaj należało skoczkiem wrócić na E6 i znając Nakamurę, który miałby tu pionka więcej, by bardzo długo dusił tego pionka i starał się utrzymać przewagę materialną, on potrafi dobrze grać w ten sposób. Jednak skoczek H6, skoczek C3, Caruana dobrze sobie tutaj wyprowadza figurę, bo też narzuca się zagranie C3 w tym momencie, więc po skoczek C3 roszada nastąpiło H3, no czyli ograniczanie troszeczkę skoczka i jest to jak najbardziej według mnie logiczne, fajne posunięcie, ale można byłoby od razu uderzyć skoczkiem na D5. Chodzi o to, żeby zlikwidować tego gońca, wejść skoczkiem aktywnie, zagrać C3, może przez F4. Tu są bardzo duże możliwości ciekawej i otwartej gry. Przykład, po B5 i ataku na gońca trzeba by było wybić tutaj. Hetman by wybił i goniec D5. Z jednej strony czarne pozbywają się gońca, który strzelał w swoje pionki, to jest jakiś tam powiedzmy plus, ale białe tutaj teraz też fajnie sobie grają C3, ich pozycja jest bardzo perspektywiczna. A to oczywiście tak mówiąc bardzo ogólnie, nie będziemy wnikać mocno w analizy, bo to trwałoby parę godzin zapewne. Posunięcie H3, król H8, czyli już odchodzimy tutaj od potencjalnego związania. A4, posunięcie F6, Nakamura miał jasne plany. Skoczek wrócił, skoczek G8. Naprawa bardzo słabego ustawionego skoczka, więc trzeba w ten sposób grać. Zobaczcie, skoczek wrócił na tę samą pozycję. Skoczek D5 ze strony Caruany, skoczek E7, C3 bicie na F3 bicie. I mogę tutaj stwierdzić, nie wiem jak wy, silnik mówi, że to jest remis, ale pionek więcej po stronie czarnych. Jestem ciekawy, jaki kolor byście chcieli tutaj obrać do gry. Ja powiem szczerze, wolę białe, z prostego powodu. Jest pionek mniej, ok, ale nasze figury są lepsze, są aktywniejsze niż figury przeciwnika. Otwarta linia D, gdzie można grać z bardzo dużą inicjatywą i to się przede wszystkim liczy. Posunięcie B6, wieża D1, goniec B7, wyprowadzenie figur, goniec C3, naturalnie
D6, hetman G4. No wiecie, to są też takie ruchy, gdzie tutaj przeciwnicy coś próbują. Caruana długo przygotowuje dobre tutaj ruchy. Znaczy długo, no ma możliwość spokojnej gry, więc powoli poprawia te swoje ustawienie B4. Oczywiście bicie to dla białych tutaj super, otwiera się kolejna linia. Czarne grają goniec C8, no hetman wraca, bicie na D5, goniec bije oczywiście nie pionek, nie zamykamy sobie linii ani dla wieży, ani diagonali dla gońca, więc goniec wybija, hetman E7. Hetman C4. Zobaczcie, że cały czas białe mają pionka mniej. Silnik lubi minimalnie czarne, dlatego że jest pion więcej. Ale myślę, że białe tutaj grają bardzo swobodnie i po prostu na wygraną. F5 bicie, wieża A2. Ta wieża czasami ma na celu, żeby wpuścić wieżę na A1, ale z drugiej strony też można zagrać na D2. Goniec wrócił i wieża właśnie zagrywa na D2. Posunięcie A6. Hetman wrócił. A5, czyli tak. Wiadomo, że zobaczcie, w takiej pozycji ktoś by powiedział, jak dalej grać. Oczywiście to jest bardzo trudne pytanie, odpowiedzi są też trudne, ale patrząc na grę zawodników na tym poziomie, no, trzeba też zwracać uwagę na to, że przeciwnik też musi wykonywać ruchy, a my możemy te swoją pozycję poprawiać. O co chodzi? No, patrząc na to, co teraz grają czarne, czyli na przykład A5, no, szuka tutaj Nakamura jakiejś aktywności i tutaj już można też poprawić grę białymi, wchodząc na drugą właśnie linię, wieża B2, i tutaj zobaczcie, że figury, które celują w jakiś tam obszar, mogą kierować swoje działania i w ten sposób możemy szukać planu gry dla siebie, czyli z perspektywy białych w tym momencie. Goniec D7, wieża A1, no obrona pionka. Dlaczego ten ruch jest słaby? No bo silnik widzi kolejne aktywności, mianowicie bicie i wieża na B1. Nawet za cenę bicia tego pionka, tutaj hetman może wjechać na A6. No to są już trudne tematy, że tak powiem, więc nie dziwię się, że Caruana wybiera taki sposób gry bardziej prosty i taki, żeby nie czegoś nie tutaj nie oddać. Wieża zagrywa na C8, hetman D3, tutaj goniec E8 sobie wraca, no wiadomo, panowie mają już skrócony czas, jak widać, hetman C4, czyli tutaj nastąpiło B5, bić trzeba, wieża wybija, hetman zagrywa na G4, no oczywiście z atakiem na wieżę, tutaj wieża na B8, goniec na C4, wieża wróciła, nic tam specjalnego się nie dzieje, powtórka z posunięć, no oczywiście wieża mogłaby wrócić, ale zagrała na A7. I teraz hetman zagrywa na E2. Dlaczego ten ruch jest taki niby zły? W tej sytuacji można byłoby zwrócić uwagę na związania, które są na szachownicy i zagrać wieża A2, ruch wyczekujący. Raz, że nie ma jakiś tam bić, że w przyszłości tam jest jakiś szach dla króla. Tak sobie to rozumuję. Po drugie, nie można ani tym pionkiem zbić na B4, więc to jest taki ruch wyczekujący. No i to, tak bym to nazwał, ruchem arcymistrzowskim troszeczkę, bo to nie są łatwe posunięcia. Ja tutaj zawsze zaznaczam, że też poziom gry w szachy między nami a arcymistrzami pokroju 2700 plus jest taki, że oni potrafią w pewnych momentach zagrywać ruchy ciche, czyli takie wyczekujące, albo wycofujące figury, które są też manewrami i próbą ustawienia tych figur na jeszcze lepszych pozycjach. Posunięcie A4 ze strony teraz Nakamury, B5, goniec F7, hetman C4, wymiana i zobaczcie, że tutaj Caruana bardzo skrupulatnie, konsekwentnie dążył do tego, żeby mieć lepszą figurę. W tym wypadku goniec białych jest lepszy niż goniec na C7. Pionki na czarnych polach, no niby są, ale też jest strzał w nie, a tutaj pionek wolny się zrobił, można zaraz podeprzeć pionka. No właśnie, nastąpiło A3, wieża B3, hetman F8 i C4. Dlaczego niby zły ruch? Ja uważam, że dobry, ale chodzi o to, że silnik widzi jeszcze lepszą kontynuację, mianowicie bicie na A3, bicie na A3, bicie na A3 i na przykład po takim ruchu wieża A7 z super aktywnością, ale no właśnie, to się tak zawsze łatwo mówi, super aktywność, ale pionków nie ma, więc myślę, że podejście Caruany C4 bardzo słuszne. A2, wieża B2, to nie ucieknie. Hetman próbuje się wymienić, na co właśnie Caruana przystał, co jest ułatwieniem troszeczkę gry czarnymi. Tutaj przede wszystkim należało odejść hetmanem, zachować te hetmany i próbować jednak cisnąć, bo hetman w centrum ustawiony jest lepszy,
ten hetman jest po prostu gorszy. To są te właśnie ważne decyzje, kiedy wymieniać, kiedy nie wymieniać. Tak też nastąpiło, ale widać też na czas przeciwników, że trzeba było podejmować decyzję dosyć szybko. Caruana poszedł na uproszczenia. Po wymianie na A2 nastąpiła wymiana i D5. Bardzo dobry ruch, przełomowy. Oczywiście takie ruchy trzeba wykonywać, bo ten pionek też będzie do wzięcia. Wzięty pionek, wzięty. I tutaj szach, goniec na B8, zasłona, bardzo dobra zresztą. No i po tym posunięciu, a jeszcze zwróćmy uwagę, co by było po wieża B8, bo to też może się narzucać. Oczywiście wybijamy na C5. Ta pozycja powinna być wygrana białymi bez żadnych większych problemów teoretycznie, dlatego że pionek więcej i bardzo szybki król tutaj idzie na E4 i pozamiatane powinno być w końcówce. Jednakże goniec B8, goniec zbił na C5 i tutaj tutaj Nakamura mógł zbić tego gońca i pójść na taką wieżówkę. Teoretycznie to byłby remis. Dziwię się trochę, że na to nie poszedł. Ten pionek będzie praktycznie do wzięcia. No ale cóż, to są właśnie te decyzje na sekundach, które trzeba szybko podejmować. Jednakże król zagrał na F7, goniec zagrał na A3, E4 i G4. To jest dobry ruch, dlatego że król ma swobodę. Ale ruch H5 ze strony Nakamury, no właśnie, nie wiadomo po co, po prostu pionek wzięty. I teraz Hikaru zagrywa posunięcie niezrozumiałe, mając 23 sekundy, to jest też jakieś tam wytłumaczenie, zagrywa gońcem na E5 i w tym momencie odstawia mata na F8. Musiał się bardzo zdziwić, dlatego że w tej sytuacji jeszcze można oczywiście walczyć, podejść królem na F6, próbować iść po tego pionka. Pozycja myślę, że nie byłaby taka do końca jasna. Oczywiście białymi gra się to wygodniej, przewaga jest. Ale jeszcze przed tym, przed ruchem H5, które było chyba bezsensownym posunięciem, dlatego że oddaje pionka, można było zagrać królem na F6, iść sobie dalej i próbować jakiejś takiej aktywności królem. No cóż, piękny mat na F8. Trudno, ale myślę, że partia nadal edukacyjnie dobra ze względu na fajną technikę, ciche ruchy, mimo że czas był tutaj dosyć skrócony. Dziękuję serdecznie za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach, pozdrawiam, cześć.